Zaczynamy nowy cykl spotkań ze Słowem pod tytułem Ktoś Ciebie Szuka. Taki tajemniczy tytuł dzisiaj, krzaki, ale wszystko się w trakcie wyjaśni. I tutaj słowo, które będzie nas prowadziło przez cały ten cykl. Słowo, które przyszło do mnie już jakiś czas temu, a teraz na wakacjach już tutaj, kiedy się do Ulinia przeprowadziłem, ono wróciło na modlitwie. I wierzę, że właśnie Bóg chce, byśmy z tego wersetu, który za chwilę zobaczymy, wyszli i z tym wersetem szli przez kolejne tygodnie. To jest werset z Dziejów Apostolskich. Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 22. To jest fragment przemówienia świętego Pawła w czasie jego podróży misyjnej. Paweł przemawia w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej i ma taki dłuższy wywód dotyczący Jezusa Chrystusa, ale wcześniej podprowadza pod tą argumentację i mówi między innymi o Saulu i o Dawidzie, o królu Saulu i o królu Dawidzie. Co czytamy w wersecie 22? Gdy zaś jego odrzucił, tutaj chodzi o to, że Bóg odrzucił Saula, gdy zaś jego odrzucił, powołał na ich króla Dawida, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Tutaj święty Paweł cytuje Psalm 89. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli. Tak tłumaczy to polska Biblia Tysiąclecia. Takie mamy polskie tłumaczenie. Natomiast, nie wiem, czy widzicie, jest tam gwiazdka. Jest gwiazdka, po to byśmy to lepiej zrozumieli, ponieważ w języku greckim są użyte słowa kata ten kardian mu. A co to kardia? To wiemy. Prawda? Kardiologia nie jest nam obcym oddziałem, prawda? Kardia to serce. Kata ten kardian mu oznacza dosłownie według mojego serca. Bóg mówi, znalazłem Dawida, człowieka nie tyle po mojej myśli. Tu jest coś głębszego. Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca. I przyznam się wam, że na początku chciałem, by ten cykl się nazywał Człowiek według serca Bożego. Ale kiedy trwałem na modlitwie, zobaczyłem, że rozszerzymy to. Właśnie ten dzisiejszy, ten odcinek wprowadzający też jest takim rozszerzeniem. Ale te słowa, że Bóg szuka człowieka, który jest według jego serca, będą nam przez ten cykl towarzyszyły. Czyli można by było dać taki podtytuł. Ktoś ciebie szuka, a w nawiasie człowiek według serca Bożego. Dziś zatrzymamy się na tym pierwszym, chciałbym się zatrzymać razem z wami na tym pierwszej frazie. Znalazłem Dawida. Znalazłem. Zobaczcie, Bóg mówi o sobie, że znalazł. Co to znaczy? Że szukał. Tu nam się wyjaśnia tytuł. Ktoś ciebie szuka. I ten tytuł będzie nam cały czas przypominał przez te kolejne tygodnie, że Bóg jest tym, który szuka. I jest tak cierpliwy i tak mądry w tym szukaniu, że szuka, aż znajdzie. Nie tylko kto szuka, ten znajdzie. Bóg szuka, aż znajdzie. Znalazłem Dawida. I teraz popatrzmy na kilka fragmentów biblijnych, kiedy Bóg mówi o tym, jak szuka człowieka. Nie będą to wszystkie fragmenty w Biblii, w których pada słowo, że Bóg szuka, bo byłoby ich zbyt dużo. Natomiast kilka fragmentów, to słowo rzuci nam światło na to, o co Panu Bogu chodzi z tym szukaniem. Bo moglibyśmy tak zadać pytanie. Boże, o co Ci chodzi? Coś Ty się do mnie przyczepił. Czego Ty mnie w ogóle szukasz? Czego Ty w ogóle chcesz? Są tacy ludzie, którzy mówią, Boże, daj mi spokój. Może nawet nie w tych słowach, ale mówią, po co mi Kościół, po co mi wiara? Przecież jestem dobrym człowiekiem. Być może ktoś właśnie będzie teraz słuchał tych słów i powie, no właśnie, to o mnie. Po co mi wiara, po co mi Kościół? Przecież jestem dobry. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Dla tych wszystkich osób, to też, dla Ciebie też, to właśnie jest ta dobra nowina. Bóg Ciebie szuka z bardzo ważnego powodu. I tu pierwszy cytat biblijny. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 19, werset 10. Tym wersetem, tym zdaniem, to są słowa samego Pana Jezusa, tym zdaniem kończy się spotkanie w domu Zacheusza. Nie wiem, czy kojarzycie takiego niskiego człowieka, który był celnikiem i nieźle nakradł, tak, że go całe miasto nienawidziło.
I tego wieczoru, kiedy Jezus przyszedł do jego domu, Zacheusz nie tylko doświadczył, że Bóg mu to wybaczy. Zacheusz postanowił pogodzić się z tymi, których okradł. A więc połowę majątku rozdał ubogim, a kogo skrzywdził, oddał mu 4 razy tyle. Pięknie, jak się tacy ludzie nawracają. Nie chciałbyś tak? Ktoś ci jest winien, nie wiem, 10 tysięcy. Przychodzi i mówi, słuchaj, skrzywdziłem cię, oddaję ci 40. Rewelacja, nie? Myślę, że całe miasto od tego dnia pokochało Zacheusza i pokochało Jezusa. Jakie cudowne nawrócenia daje Pan, że ludzie się tak zmieniają i tak naprawiają swoje krzywdy. Piękna historia. I tę historię Jezus kończy właśnie tym zdaniem. Albowiem Syn Człowieczy, mówi Jezus o sobie, przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jezus przychodzi i szuka. Jezus szuka. Bóg szuka, ponieważ chce zbawić, chce ocalić, chce uratować tych, którzy giną. Nie jesteś Bogu obojętny. Jeżeli mówisz, że możesz trwać w grzechu, że Kościół ci niepotrzebny, wiara ci niepotrzebna, nawet może nie wiesz, że giniesz, nawet może nie wiesz, że usychasz, a co więcej, twoje życie wieczne jest zagrożone. Może nawet nie wiesz, że jesteś w niewoli złego ducha. Jezus mówi, ja będę cię tak długo szukał, aż cię dopadnę i ja cię uratuję, bo chcę cię uratować, żebyś był wolny z wszelkiej niewoli diabelskiej, żebyś był wolny od mocy grzechu. Chcę, abyś był wolny. Po to przyszedłem, mówi Jezus, aby szukać i ocalić, szukać i zbawić, szukać i uratować tych, którzy giną. To jest jakby jeden aspekt, tych, którzy giną z powodu grzechu. Ale są też ci, którzy giną, rozpraszają się z powodu, no Biblia mówi tutaj wprost, podprowadzę pod ten cytat, z powodu braku troski pasterskiej. Giną ci, którzy są, potrzebują światła, potrzebują prowadzenia, nikt ich nie prowadzi i nagle gdzieś się gubią. 34 rozdział proroka Ezechiela. Bardzo mocny rozdział, ponieważ tam jest bardzo takie surowe upomnienie do pasterzy, którzy nie pasą owiec. Ja nie będę na tych wersetach się teraz skupiał, ale one są jakby kluczowe. I oprócz tego upomnienia do pasterzy, którzy nie tylko nie pasą owiec, ale jeszcze je grabią. Tam jest taka symbolika, że pasterz zamiast paść owce, to tylko ją uciska, korzysta z jej wełny, korzysta z jej mięsa, ale w ogóle o niej nie dba. Nie dba o swoje stado i stado się rozproszyło. Co Bóg mówi o sobie w sytuacji, kiedy widzi, jak pogubione są owce? Ezechiel 34, wersety 5 i 6. Rozproszyły się moje owce, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku. I po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Wielki żal, wielki ból Boga, który patrzy na swoje dzieci i mówi, są rozproszone i nikt się o nie nie troszczy. I werset 11 tego 34 rozdziału, albowiem tak mówi Pan Bóg, oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Ja sam będę szukał. Przepiękne wyznanie. Zobaczcie, jak objawia się miłość Boga, który mówi, nikt się o ciebie nie troszczy? Czujesz się opuszczony? Czujesz się zagubiony w kościele? Czujesz, że kapłani się o ciebie nie troszczą? Że biskup ma cię w nosie? Że tak naprawdę jesteś tylko trybikiem w jakiejś wielkiej korporacji, którą nazywamy Kościół Rzymskokatolicki? Czujesz się niepotrzebny we wspólnocie Kościoła? Oto Bóg mówi, jeżeli zgubiłeś się, nie wiesz, co masz tutaj robić. Bóg mówi, ja sam będę cię szukał. Ja sam będę cię szukał. Widać w tych wersetach, jak wielka jest Jego miłość. Naprawdę On, nasz Bóg, nasz Tata, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, nazwał nas swoimi dziećmi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Jestem Jego dzieckiem. I On nie może o mnie zapomnieć. Jesteś Jego dzieckiem, On nie może o tobie zapomnieć. Dlatego mówi przez Izajasza, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. To dlatego Bóg tak drepcze nawet za tymi, którzy mówią, Boże, mam cię dosyć, ja chcę żyć w grzechu, ja chcę żyć, korzystać z przyjemności świata. A Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem, jak mogę o tobie zapomnieć?
Jak mogę Tobie zapomnieć? I szczególnie mocno, to chyba najmocniej się to objawia w przypowieści o Ojcu Miłosiernym. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 15. Zobaczmy na werset 20. To już jest po tym, kiedy ten młodszy syn mówi, no nie no, żyję ze świniami, mam jeść to, co jedzą świnie, co ja narobiłem. I wraca. I werset 20. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ujrzał go jego ojciec. Pierwszy. Bóg jest pierwszym, który cię widzi, ponieważ Bóg jest tym, który cię szuka. I kiedy cię znajdzie, On ci wybiega na spotkanie. Wybiega ci na spotkanie. Wiecie, przychodzą mi na myśl teraz, jak szykując ten odcinek, dwa szczególnie takie świadectwa mi się przypomniały, które nieustannie poruszają moje serce. Jedno z nich jest opisane w książce ojca Emiliano Tardifa Dookoła świata bez walizki. Świadectwo pewnej dziewczyny, która pochodząc z rozbitej też alkoholowej rodziny, trafiła na ulicę, została prostytutką. I zachorowała na raka. Zachorowała na raka dróg rodnych, poważna choroba, jej życie już było zagrożone, choroba nowotworowa się rozwijała. I wtedy do miasta przyjechał ojciec Emilian Tardif, który już był znany właśnie z posługi modlitwy o uzdrowienie. I kiedy ona, nie tyle szukając Boga, ile szukając uzdrowienia, ta dziewczyna w domu powiedziała mamie, że idzie na mszę świętą do kościoła, matka ją wyzywała i powiedziała, ktoś taki jak ty, ulicznica, chce iść do kościoła, prosić o uzdrowienie. I ona wiedziała, że to jest prawda. Przez to, że jest prostytutką, wszyscy tam w tym miasteczku, to małe miasteczko, wszyscy wiedzieli, kim jest, co robi, jakie jest jej życie. I ona zrozumiała, czy uwierzyła w te słowa matki, że nie jest godna, żeby iść do kościoła i prosić Jezusa o uzdrowienie. Ludzi przybyło bardzo dużo. Cały plac przed kościołem się wypełnił. Były ustawione głośniki na zewnątrz kościoła. A ona nawet nie wyszła na plac. Stała za siatką, za ogrodzeniem, bo wiedziała, że jest niegodna. I myśli sobie, czy w ogóle Bóg mnie tutaj zauważy. Jakie wielkie było zdziwienie, kiedy usłyszała słowa poznania, że teraz Bóg uzdrawia kobietę z choroby nowotworowej, a jej ciało zalało ogromne ciepło. Jej ciało zalało ogromne ciepło. Kiedy kilka dni później poszła do lekarza, okazało się zero raka. Całkowicie uzdrowiona. Ale nie tylko doświadczyła tego uzdrowienia. Ona doświadczyła, że Bóg ją znalazł. Oddała swoje życie Jezusowi. Przestała wychodzić już na ulicę. Zamknęła ten swój gabinet, gdzie przyjmowała klientów. Co więcej, nie tylko zamknęła swój rozdział pod tytułem prostytucja, ale zaczęła nawracać, zaczęła ewangelizować i zewangelizowała ileś swoich koleżanek prostytutek. Chwała Panu, amen. Jak dobry jest Pan, który znalazł ją tam stojącą za płotem. Ona szukała tylko uzdrowienia, ale Bóg ją znalazł. Wybiegł naprzeciw niej, wzruszył się głęboko, rzucił jej się na szyję i ucałował ją. A drugie takie świadectwo, które mi się przypominało, kiedy szykowałem ten odcinek, to świadectwo jednego z braci ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, ojciec Enrique i Antonello, może kojarzycie ich właśnie, oni są założycielami tej wspólnoty. W São Paulo prowadzą ewangelizację na ulicach, wśród dzieci ulicy, gdzie dzieci 8, 9, 10-letnie są, już oddają się prostytucji, są często pod wpływem narkotyków. Jeden z takich właśnie dzieciaków, poraniony przez ojca, nienawidzący swego ojca, nie doświadczający nigdy miłości. Kiedyś go właśnie zaprosił go kolega, już nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale żeby poszedł z nim do kościoła na chwilę. On był po całej nocy picia, wszedł taki pod wpływem alkoholu i narkotyków, wszedł do kościoła siedzieć w ostatniej ławce. A dziecko czytało, bo to była msza dla dzieci, w ogóle to był dzień ojca i to też go tak poruszyło. I dziecko czytało pierwsze czytanie. I kiedy przeczytało słowa ukochałem Cię, nie, tam, przepraszam, z pierwszego rozdziału Jeremiasza. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, prorokiem dla narodów, przeznaczyłem Cię. I to dziecko tak czytało, pokazując na niego. I to słowo sprawiło, że ten
ten chłopak pod wpływem narkotyków i alkoholu, ale nagle doświadczył takiej mocy Ducha Świętego. Duch Święty go władnął, doświadczył spoczynku w Duchu Świętym, wypadł z tej ławki, leżał tam kilkanaście minut. Doświadczył w tym czasie ogromnej miłości Boga, kiedy wstał, był całkowicie trzeźwy tęgi. Zniknęło wszelkie działanie narkotyków i alkoholu w jego ciele, a on doświadczył, że jest kochany przez Boga. On, który przez całe swoje dotychczasowe życie był przekonany, że nie tylko ziemski tata go nie kocha, ale też Bóg nie może być dobrym ojcem, bo przecież on doświadcza takiego dramatu w życiu. Przepiękne świadectwo, jak Bóg go znalazł. Przez krótkie czytanie, przez moc Słowa Bożego, Bóg nagle dotknął go swoim palcem. To tylko takie dwa świadectwa pokazujące, jak dobry jest Bóg. I jak to słowo z Ewangelii Łukasza jest prawdziwe. On naprawdę wybiega naprzeciw, rzuca się na szyję. Nieraz to, jak się ktoś rzuci ci na szyję, to o mało co się nie przewrócisz. To tak jest, kiedy Bóg się rzuca na szyję i Jego ramionami jest Duch Święty. Tak cię owładnie tym Duchem Świętym i człowiek spoczywa w Duchu Świętym. Właśnie Bóg ci się rzucił na szyję, aż cię wywrócił. To jest takie doświadczenie miłości Boga. Taki jest nasz Bóg, który szuka i wybiega. I teraz, dlaczego w ogóle człowiek się gubi? No, jeden powód to jest jakby, widzimy grzech. Drugi powód to jest to zaniedbanie ze strony pasterskiej. Ale gdzie jest tego przyczyna, gdzie jest tego podstawa, gdzie jest tego początek? I o tym mówi nam słowo z Księgi Rodzaju, gdzie też Bóg szuka człowieka. Księga Rodzaju, rozdział 3, wersety 8 i 9. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? Wiecie, co, jakie są wcześniejsze wersety, tak? Myślę, że większość z nas wie. To jest fragment sceny, kiedy Ewa zerwała zakazany owoc i dała też swemu mężowi. Kiedy dali posłuch szatanowi, który przyszedł, ukrywając się pod postacią węża i jak właśnie mistrzowski zwodziciel przekonał ich, że Bóg się myli, że ty wiesz, co masz robić, ty wiesz lepiej. Uwierzyli tej pokusie, że będą jak bogowie. Będziesz jak Bóg, znał dobro i zło. I moment nieposłuszeństwa nagle zaowocował tym, nie tylko, że stracili więź z Bogiem. Zobaczcie, co się dzieje. Najpierw nieposłuszeństwo wobec taty. Popełnili grzech. Zrobili po swojemu. Tutaj od razu możesz to odnieść do swojego życia. Że czasami jest tak, że wybierasz grzech i czujesz, że straciłeś więź z Bogiem. Czasami jest tak, że szczególnie ci z was, którzy chodzą już w Duchu Świętym, macie doświadczenie chodzenia w Duchu Świętym, takiej bliskości z Panem, i nagle wiesz, że Pan mówi ci coś innego, daje ci inne natchnienie, a ty zrobisz po swojemu. I jest takie przedziwne duchowe odczucie, jak nagle ktoś coś przeciął i czujesz się sam. I wtedy sumienie podpowiada wyraźnie, zrobiłeś po swojemu, byłeś nieposłuszny. Byłeś nieposłuszny wobec taty, który cię kocha. Więc czy to będzie grzech, czy to będzie nieposłuszeństwo natchnieniom, jakby mechanizm jest ten sam. I teraz co robi oskarżyciel? Oskarżyciel mówi, oczywiście próbuje tobie wcisnąć fałszywy obraz Boga i mówi: widzisz, byłeś nieposłuszny. Nie masz co się Panu Bogu na oczy pokazywać. On cię odrzuci. On cię potępi. On ci nie wybaczy. Czy Bóg może wybaczyć takie rzeczy? No przecież obiecałeś mu, że tego nie zrobisz. Obiecałeś poprawę. Zrobiłeś to, upadłeś. Jak ty się w ogóle możesz Bogu na oczy pokazać? Przychodzą takie myśli albo właśnie wprost takie, albo przychodzą myśli samooskarżające. Jejku, zepsułem. Wszystko zepsułem. Ja już się do niczego nie nadaję. I te samooskarżenia sprawiają, że człowiek się wycofuje w bezpieczne miejsce, czyli w krzaki. Czyli w krzaki. To są właśnie te tytułowe krzaki. To jest tutaj napisane w Księdze Rodzaju. Zobaczcie jeszcze raz na ten werset. Skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Wleźli w krzaki. To nie były takie drzewa, żeby między nimi coś widać. Nie, to musiały być takie zarośla, skoro tam się skryli. I Pan Bóg jak chodził, mówi: Adamie, gdzie jesteś? Więc wleźli w te krzaki. I te krzaki, one oznaczają właśnie taką bezpieczną pozycję. Bezpieczną, pozornie bezpieczną.
bo czuję się teraz jakby schowany przed Panem Bogiem, ubieram jakąś maskę. Dlaczego tam jestem? Po pierwsze, dlatego, że uwierzyłem w te fałszywe oskarżenia, że jestem taki beznadziejny i najgorszy, że skoro narozrabiałem, to już nie ma dla mnie odwrotu. Po drugie, uwierzyłem w fałszywy obraz Boga, że On mnie odrzuci. Po trzecie, bo nie chcę stanąć w prawdzie, bo boję się, po prostu wstyd. Po prostu wstyd. Poczucie wstydu. I tutaj to, co jest takie charakterystyczne, jako znak rozpoznawczy, możesz to po tym rozpoznać. Szczególnie ci z Was, którzy byli kiedyś gorliwi i chodziłeś w takiej bliskiej relacji z Panem, posłuszny Jego natchnieniom, a potem tak się popsuła jedna rzecz, druga rzecz, trzecia i głupio ci było wracać i wracać i wracać. I znakiem charakterystycznym jest to, że człowiek wybiera takie, ja to nazywam, wycofanie się z życia w bliskości z Bogiem. Oczywiście przez to, że jesteś katolik, chrześcijanin, do kościoła w niedzielę będziesz chodził. Raz na jakiś czas do spowiedzi pójdziesz, ale więcej, co to nie. Pozostaniesz na poziomie religijności. To pozostanie na poziomie religijności nie chce wchodzić w relacje z Panem. Boję się, wstydzę, inne rzeczy. Schowałem się w krzaki. Schowałem się w krzaki. Wracając do Dawida, kiedy Dawid też zrobił potężny grzech, popełnił potężny grzech, o tym jeszcze będzie, tutaj myślę, zmieści się gdzieś tam Dawid w tych odcinkach, to Bóg dalej szukał Dawida. Bóg, który mówi, znalazłem Dawida, szukał go, posłał proroka Natana ze swoim słowem, a Dawid uznał prawdę, powiedział, zgrzeszyłem i wrócił do relacji z Bogiem. Bóg ciebie też szuka, ponieważ ma dla ciebie lepsze życie. Bóg nie chce, żebyś siedział w krzakach, w jakiejś letniości, w jakiejś religijności, która nie daje życia. Może nawet już jesteś zmęczony taką religijnością. Kolejnym krokiem będzie to, że diabeł cię będzie chciał od sakramentów odciąć. No zobacz, nie? Tak dochodzisz do tego kościoła, a co ci to daje? Tylko cię denerwują ci księża, ogłoszenia duszpasterskie, listy episkopatu. To po co się tak męczyć? Skoro się chodzisz do kościoła i się męczysz, to przestań chodzić. Diabeł będzie tak po kolei, krok po kroku cię coraz bardziej odciągał. Ale jeśli odciągnął cię na ten poziom krzaków, to już masz te swoje zwycięstwo. Jak dobry jest Bóg, który woła mnie, woła ciebie. Ej, gdzie ty jesteś? I woła po imieniu. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wyjdź stamtąd. Wyjdź, ponieważ ja jestem tutaj ze swoją miłością, ze swoim przebaczeniem, ze swoim potężnym duchem, który odnowi twoje serce. W kolejnych odcinkach będziemy poznawać dzięki Słowu Bożemu, jak Bóg chce moje serce, twoje przemienić, żeby było rzeczywiście według serca Bożego. Ale żeby tam dalej pójść, chcę ci dzisiaj powiedzieć, wyjdź z krzaków. Czyli odpowiedz Bogu. Odpowiedz Bogu i nie chciej być na takim dystansie z Nim. Tutaj zakończy się dzisiejszy odcinek, ciąg dalszy nastąpi. I każdy odcinek kończy się będzie pewnym zadaniem. Zadania na ten tydzień są następujące. Pomyśl, rozważ, a jeśli prowadzisz duchowy notatnik, to nawet to sobie zanotuj, bo ci się to przyda. Czy to w spowiedzi, czy w rozmowie z kierownikiem duchowym, czy na spotkaniu grupy dzielenia. Pomyśl, rozważ i zapisz. W jakich sytuacjach było ci wstyd stanąć przed Bogiem? Możesz taką gwiazdkę nawet dopisać. Czy dzisiaj wstydzisz się stanąć przed Bogiem z czymś, co się ostatnio wydarzyło? Drugie zadanie. Jak się czujesz na myśl, że Bóg z ciebie nie zrezygnował? Że Bóg cię szuka, że ci nie daje spokoju? Jak się z tym czujesz? Wkurzasz się, że On cię szuka? Że ci depcze po piętach? Czy też jesteś Mu wdzięczny? Zapisz te swoje uczucia. To też jest ważne. I po trzecie zadanie. Porozmawiaj szczerze z Bogiem. Może trzeba Mu podziękować za to, że cię szuka. A może Mu wykrzyczeć jeszcze, to tam sobie siedzi. Ale rozmawiaj szczerze z Bogiem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś szukać i ocalić to, co zginęło. I wierzę, że Twoje Słowo obudzi nas i wyrwie nas z tych krzaków, byśmy wrócili do żywej, gorącej relacji z Tobą, abyśmy mogli pełnić Twoją wolę. Amen.